Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony jak zwykle Lukas Fishing. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, zaczynamy sezon 2021. To co widzicie za mną, to nowa moja kolejna miejscóweczka. Oczywiście po krótkiej, spontanicznej dość rozmowie z kolegą stwierdziliśmy, że jedziemy na 2-3 godzinne rozeznanie nad naszą ukochaną miejscówkę, zobaczyć przede wszystkim jaki jest uciąg, poziom wody, co się dzieje i czy jakakolwiek ryba przede wszystkim jest aktywna. Czy jakakolwiek ryba się dzisiaj nam zamelduje, to się okaże. W każdym bądź razie zapraszam Was wszystkich do oglądania. Będzie dużo gadania, trochę skanowania dna, takie tam itp. itd. Także coś się będzie działo. Mam nadzieję, że cokolwiek dzisiaj wydubiemy, jaka ryba, to się okaże. Zostańcie ze mną, bo jak tej ryby nie będzie, to oczywiście wracam na zero, ale nie o to tutaj chodzi. Czas spędzony nad wodą jest nie do przełożenia. Zapraszam wszystkich do oglądania. Zaczynamy. Dokładnie, jak widzicie, ale niestety ryba w ogóle nie współpracuje. Stoi w miejscu, kompletnie żadnych brań nie ma. Chyba jakaś partyjna, że taka oporna. Myślisz? Tak, jestem przekonany. Ale co, pisowska? Hołownia! Hołownia! Pojęcie jak, partyjna. Mówisz, że mieszasz polityczne anegdoty, to zaświadczy się ci przyzwyczaj, że tutaj. No jest trochę. Dziękuję, rzuciłeś, ściągam i... Co z tego, jak teraz rzuciłeś na dwa małe czerwone wędrubeny i nie cisza. No. No dobra, ściągam, nie? Może coś rzeczywiście tam z opadu kapło. Dobra. Zmiana haczyka. Jak widzicie, po tym rzucie coś tutaj się... Nie wiem, czy to był zaczep. Pierwszy moment zacięcia to tak jakby była duża ryba. No i za chwilę się wyhaczyło i bez robaka haczyk wygięty, jak widzicie. Zmieniamy go na większy. I tu już mamy po zmianie haka. Trzy malutkie dendrobeny. I
i zaczynamy. To może tam konar został i zaczep jak cholera tam. Dobra, to rzucam tutaj w takim razie. Jeszcze chwilę i się składa. Ja też. Dochodzi trzecia godzina, jak siedzę na tej miejscówce i nic kompletnie się nie dzieje. Z tego, co widzieliście, nie wiedziałem, jak mam się do tego odnieść. Czy to jest branie, czy to jest zaczep, w pół wygięty haczyk bez robaka. No cóż, tak czasem bywa. Natomiast mój kolega zakończył już dzisiaj wędkowanie. Stwierdził, że nie będzie już dalej dzisiaj. Zaklinał rzeczywistości, bo i tak nic z tego nie będzie. Ryba niestety nie żeruje, nie współpracuje. I stwierdził, że wróci dokończyć swoje zadania domowe. Ja natomiast stwierdziłem, że się nie pakuję, a przenoszę się na jego miejscówkę. Tą miejscówkę, którą znam, która jest spełniona. I delikatnie łudzę się, że jeszcze jakakolwiek ryba dzisiaj podejdzie. Także przenosimy się i zobaczymy się za chwilę już na tej miejscówce. No i już jesteśmy przeniesieni i tak to wygląda. Mam już zarzucone, miałem, kochani, potężne branie przed chwilą. Zryw, podjazd i wślizg, przewrotka. Nim się pozbierałem, to niestety już ani widu, ani słychu. Nic się nie działo już na szczytówce. Ale jazda niesamowita, powiem wam, nie? No tak. Dochodzi godzina 17, powoli robi się ciemno, zaczął w ogóle padać śnieg i przyszedł mróz, który spowodował oblodzenie mojej plecionki, a lód pokazał się na przelotkach. Będę kończył dzisiejsze wędkowanie, w którym niestety nie złowiłem ani jednej ryby. Aczkolwiek, drodzy widzowie, z tego co widzieliście na skanerze, ryby tutaj jest bardzo dużo, ale dobrać się do niej jest ciężko. Mogę zaklinać rzeczywistość i psioczyć. Niskie ciśnienie, wysoki stan wody, bardzo mocny uciąg, śnieg, brak słońca i wiele, wiele innych mógłbym wymyślać różnych dziwnych rzeczy, ale po prostu to jest martwy okres. Ta ryba tak naprawdę jest w tym najmocniejszym letargu. Ona dziś współpracuje, a za dwa dni podpłynie i będzie mocno żerować, a przez kolejny tydzień nie. No cóż, jestem i tak bardzo zadowolony z dzisiejszej wyprawy. Chciałem przyjechać na kilka godzin, zobaczyć, co się dzieje nad tą wodą, jak to wszystko wygląda i zaplanować sobie przede wszystkim kolejne wyprawy w 2021 roku, do których chciałbym was wszystkich zachęcić, zaprosić, abyście byli ze mną na bieżąco. Dlatego kliknijcie dzwonek i bądźcie na bieżąco z moimi filmami, bo myślę, że warto.
Dziękuję jeszcze raz. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia, dużo uśmiechu, a reszta przyjdzie sama. Głowa do góry, trzymajcie się. Cześć!